Szpital powiatowy w Nowej Dębie podpisał umowę na budowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Prace rozpoczną się już w maju. Obecnie w szpitalu powiatowym w Nowej Dębie funkcjonuje 9 oddziałów. Działa tu szereg poradni specjalistycznych, laboratorium czy pracownia tomografii komputerowej. Wkrótce lecznica wzbogaci się o kolejny oddział – anestezjologii i intensywnej terapii. Będzie mieścił się on pomiędzy oddziałem chirurgii, ginekologii i położnictwa, a oddziałem pediatrii. To taki nieduży oddział, ale jego funkcja jakby jest istotna ze względu na szpital, dlatego że stany takie właśnie pogarszania się pacjentów, które w tej chwili też musimy przewozić do innych szpitali, więc to nam już to rozwiąże. Więc to jest jakby najważniejsze, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, tym przebywającym na oddziale, jak również takim, którzy by się tutaj pojawili i byłoby nagłe pogorszenie ich stanu zdrowia, to wtedy tylko OIT jest w stanie jakby pomóc w takiej sytuacji. Umowa na budowę nowego oddziału, który uzupełni ofertę nowodębskiej lecznicy, została podpisana przez dyrekcję szpitala powiatowego w Nowej Dębie i wyłonionego w czwartym przetargu wykonawcę w minioną środę w obecności starosty powiatu tarnobrzeskiego. Nasza oferta była najtańsza, najkorzystniejsza dla zamawiającego. Mamy to zrobić w terminie takim przewidzianym przez zamawiającego. Do końca tego roku. Wykonawcy życzymy pomyślnych wiatrów w wykonywaniu tej inwestycji i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście jak najszybciej te roboty budowlane, ta przysłowiowa łopata została tutaj wbita. Po zakończeniu robót budowlanych zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu medycznego, nowoczesnej aparatury i wyposażenie oddziału, który zgodnie z planem ma być oddany do użytku w lutym 2019 roku. W takiej inwestycji nie było w ciągu ostatnich 100 lat i mamy nadzieję, że rzeczywiście jest to tylko początek. Ta inwestycja rozwiązuje wiele problemów dotyczących opieki nad pacjentem, zapewnia bezpieczeństwo. No i chcemy ten szpital rozwijać. To jest kolejny krok na drodze do rozwijania szpitala. Mamy plany na dalsze modernizacje i rozbudowę szpitala. Jeżeli tylko będą środki, a o te środki będziemy się starać. Dobudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz jego wyposażenie to koszt blisko 8 milionów złotych. Wydatki te w 85% pokryje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą sumę zabezpieczył powiat tarnobrzeski oraz samorząd miasta i gminy Nowa Dęba.